Cześć, witajcie. Wracamy Cześć. Do słowniczka. Tak. I teraz znowu A. Dawno nie było A. Tak. ADSL. Właśnie. Co to za czort ADSL? Opowiadaj. Tak. No to było strasznie popularne. Znaczy, słuchajcie, jeżeli ktoś ma Neostradę jeszcze nie na światłowodzie, tylko tą starą na drutach, to właśnie ma ADSL. O co chodzi? DSL to jest Digital Subscribe Line, czyli cyfrowa linia dzierżawiona i to był wielki szał, powiedzmy, na przełomie wieków, jak ktoś miał linię dzierżawioną, to nie musiał dzwonić do internetu, tylko po prostu miał druty. Co tam na tych drutach się podłączyło? Początkowo to się podłączało normalne modemy, takie zwykłe jak na linię telefoniczną i to chodziło tak jak na linii telefonicznej. Tyle, że po prostu nikt cię nie autował z tego. Nie autował z tego i nie było to rozliczane od czasu, tylko po prostu abonament był miesięczny i tyle. No i potem pojawiły się coraz szybsze modemy, które wykorzystywały no, ten fakt, że to nie przechodzi przez centralę, tylko to jest po prostu linia, która się zaczyna w jednym końcu, kończy w drugim i można sobie trochę poszaleć. I to się ogólnie nazywało DSL, czyli cyfrowa linia dzierżawiona, no i tam te prędkości były różne, tak jak mówię, zaczynały się od takich typowo modemowych prędkości, od modemów zwanianych, a kończyły się na takich całkiem poważnych megabitach. W pewnym momencie ktoś bardzo odkrywczo zauważył, że taki zwykły ludzik w domu, to on więcej ściąga niż wysyła, nie? Genialne. I że zamiast robić na przykład megabit w to i megabit we w te, to można by zrobić 1,5 megabita do gościa i 0,5 megabita w górę, tak? Przy tym samym jakby zużyciu pasma. I stąd się pojawiło to A, czyli asymetryczne. Tak. I w zasadzie większość łączy pokutuje to do dziś, bo nawet jak spojrzycie na 5G w telefonach, to tam też są dwa parametry podawane. Up i down. Tak, tak, no to potem zostało, to genialne odkrycie zostało wykorzystywane w HSPA, tak jak sobie przypomnijcie, że tam było HSUPA i HSDPA. Czyli down i up i też ono się różniło. Co ciekawe, w łączach światłowodowych, gdzie absolutnie nie ma najmniejszego technicznego uzasadnienia, żeby tą asymetrię trzymać, to też ta asymetria po prostu jest. Jest, Konrad. Jest no. Uzasadnienie. Wiesz jakie? Marketingowe. Więcej hajsu wołamy za asymetryczne. A tak, 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 oczywiście. Jeżeli... A że ludzie się przyzwyczaili do asymetrii, no to dla nich to jest zupełnie normalne, chociaż wiadomka, no to... Wiecie już, jak to wygląda od drugiej strony. Znaczy, no tak, no jeżeli ktoś chce streamować, albo mieć serwer jakikolwiek i tak dalej, no to albo potrzebuje łącze symetryczne, które, jak Adam wspomniał, jest dużo droższe, albo po prostu musi wziąć, no tak po konkrecie, no bo przecież tam 100 megabitowa Neostrada, no to ona, jak sobie popatrzycie, ile ma w drugą stronę, tam 20 jest, czy coś takiego. No. To w zasadzie na każde łącze, jak spojrzycie, no pytanie, czy to komuś przeszkadza, czy nie, no bo tak jak Konrad wcześniej zauważył, spora część już szkodników nie widzi różnicy. Tak, tylko wiesz, no, dawać więcej, w pewnym momencie no. Ktoś wpada na pomysł, że sobie, nie wiem, zacznie streamować, czy coś takiego, no bo przecież on ma 100 megabitów włącza, no to mu wystarczy i się okazuje, że... No, dokładnie, no. To, ale może już wtedy ma 5G i ma to głęboko, bo jedzie bezpośrednio z telefonu w sieć. A zatem wiecie już, co to jest ADSL i z czym to się je i co jest następne. Znaczy tak jest, no generalnie jest, bo jest. No, no. On egzystuje tam, gdzie jeszcze nie ma światłowodów podociąganych. Tak. Są takie miejsca, gdzie jak występujesz na Neostradę światłowód, to cię mówią, że światłowód to nie, ale taką zwykłą na drucie to tak, no i ta właśnie zwykła na drucie to jest nawet ADSL. To się już nie nazywa Neostradę światłowód, tu cię poprawię, ale nie powiem jak, bo wy pewnie wszyscy doskonale wiecie, a ja nie zamierzam ich reklamować, bo nie widzę powodów. No dobra, i to na tyle w drugiej rundzie na literce A. Tak, niniejszym drugą rundę uważamy za rozpoczętą, tak? Jakąś może... Chcieliście wszyscy dwaj, czy tam trzej, to macie. Stęgę może jakąś byśmy przecięli, nie? Kurczę, wiesz co, nie mam. Ale możemy zrobić coś innego.